System opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży był niewydolny. Potrzeby zdrowotne pacjentów nie zostały zaspokojone pomimo zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w ramach wdrażanej od ponad 4 lat reformy psychiatrii dziecięcej. W dalszym ciągu brakowało lekarzy, psychiatrów dzieci i młodzieży, w związku z czym kolejka oczekujących na leczenie wydłużała się. Szpitale były przepełnione. Młodych pacjentów hospitalizowano na oddziała dla dorosłych albo odmawiano im przyjęcia ze względu na brak miejsc. Dodatkowo we wszystkich skontrolowanych szpitalach wystąpiły nieprawidłowości dotyczące stosowania lub dokumentowania przymusu bezpośredniego. Działania ministra zdrowia na rzecz poprawy sytuacji były nieskuteczne, m.in. dlatego że przed wprowadzaniem nowego modelu opieki psychiatrycznej nie opracował on całościowej koncepcji reformy, ani nie określił niezbędnych zasobów, oczekiwanych efektów czy harmonogramu działań. W ocenie NIK konieczna jest kontynuacja reformy psychiatrii dzieci i młodzieży oraz międzysektorowa współpraca, zwłaszcza pomiędzy środowiskami opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i oświaty.